Mam predyspozycję do zostania zoofilem. O! Siemano, tutaj Stefan Bong. Witam was w drugiej części odcinku pod tytułem Jak zdisowałem Payloa. Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście pierwszej części, to no wróćcie się, tutaj macie kartę, no bo w innym przypadku ten film nie ma sensu, ta druga część. A więc zapraszam was do drugiej części. No zaraz zmieniam z tego staffa, ten staff za Dragon już nic nie bije. No ale jest na dwa hity zbicza. No chyba wiem, tylko ja go nie umiem znaleźć, nie? Lubię anime. O, zajebiście. No, tak powiedział Paweł teraz. Słowa, słowa. Tak powiedział nikt nigdy. Ale ta nuta to jest bęgier. Czek, chodź to logicznie. Dobra, mamy trzy. O, przypomniało mi się coś. Okay, może to jest bęgier. A to jest ta. Ty, zmień ten. A no co to jest? Bo to nie robię. Czekaj, czekaj. O, ale bęgier pewnie będzie. Czekaj, o. Tylko. No, ale możecie przyjść. To jest bęgier, ale po angielsku i tak to fajnie brzmi moim zdaniem. Patrz to dropu. Ale no, najlepsza piosenka. Po lewej, w tym samym miejscu. Paweł, grasz w ligę? Nie, nie, ja nie gram. Zagramy Stefan Wola? Proszę, to jest moje marzenie. Obecność to sprawia, że aż brak. Ale dosłownie, teraz tak. I powiem tak. Dobra, zabiłem wszystkie slajmy. Widziałem coś podobnego, bodajże. Nie, włączyłem dźwięk od Pawła na streamie i tak jakby... Poczułem taki, no nie wiem. Mamy na razie 5 zapach. No ale to chyba styknie na razie, co? Jak to tak się szybko. Nie no, to jest bęgier, ale to. Czy w nocy. To jest. To się. W ciągu. No to, no ale to Terra Prisma chyba nawet nie podejmujemy się, co? Wytłumacz, Stefan, jakie masz. Jo, siema. Jakie ma do anime? Jeszcze raz, na spokojnie, wytłumacz. No. Jo, siema. Siema. Ale jest anime po prostu. Siema. Jest wyślane, okej. To coś myślę, Paweł. Coś właśnie... Coś co fajnie... O, coś co fajnie bangla. A to anime? No, jeżeli zaliczę... Na to anime, to tak. Wstajmy tę piosenkę, co Łukasz wysłał. Ale nie rób na streamie, no po prostu tego! Chłopie, ja ci udzielę co ten, co znalazłem. Czekaj! Nawet tego nie włączał, to tragedia. Nie, mi się to podobało. Wiesz, czemu mi się to kojarzy? To mi się kojarzy z tym. Ale jakby nie ma co ukrywać, najlepsza piosenka z FNAF-a to jest piosenka z FNAF-a trzeciego. Wchodzisz z tematu. Może ci się wydawać, że schodzę z tematu, lecz to tak naprawdę są furasy, mój drogi. No są to furasy. Ale trochę unikasz tematu anime. O, Winnie Play, 312 godzin streama robi. Pewnie też ogląda anime, zapytam się. Albo Dinks Monstera się zapytał na z Facebooku. Dinks Monster! Co to jest Dinks Monster? No kurwa, kto to jest Dinks Monster? To co jest? No, Dinks Monster to jest legenda. Szef! Moi drodzy, zobaczcie, dzisiaj bez streama. Widzimy się jutro, czwartek, od około 9. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Napiszę mu na priv. Na priv mu napiszę, bo ja z Dinks Monsterem prowadziłem konwersację. To nie jest mistyfikacja, moi drodzy. Dinks Monster, Dinks, mam do ciebie pytanie. Co sądzisz o anime? Tak z bomby odpowiada, no. Mogę to powiedzieć. Co sądzi anime? Zobaczymy co odpowie. O, Dinks już jest partnerem Facebook Gaming. Yo, Dinks. To już taki wysiano zarabia, jak jest partnerem. On się sprzedał, kurwa, nie wiem, odpukujesz te słowa, co teraz powiedziałeś. Naprawdę, on robi jeszcze lepszy content niż Stefan Bong. A to rzadkość. Co? No, ale nie powiedziałem, że się sprzedał, powiedziałem, że taki wysiano robi. Jak ma ten. Nie, po prostu Stefan Bong powiedział, że się sprzedał. A takie są realia, że Stefan Bong umiera. Umieram? Jako dobrze, kanał. Nie, Stefanik, ja ci powiem tak. Twój najpopularniejszy film, co prawda, 2000 wyświetleń. 672, 307, klubowy bęgier, to był hit moim zdaniem, powinien mieć milion wyświetleń, ale później... No wyświetlenia tak... Słuchaj no, porównujesz dwie rzeczy, które nie powinniśmy porównać. Po pierwsze, porównujesz swój kanał do mojego. Prowadzisz content głównie taki rozrywkowy, fajny moment z gier. Ja czegoś takiego nie robię. Ja robię vlogi i muzykę jeszcze wcześniej, bo teraz na VNT label leci. A po drugie, ty pewnie ten kanał wrzucasz na jakieś grupy youtuberzy na Facebooku, a ja swojego kanału nie promuję nigdzie. W sensie jedynie taka garstka mała osób znajomych i przez VNT i przez jakby
to, że próbujmy ktoś z bliskich tutaj, na przykład z ekipasów, się o tym dowiedział. Nie promowałem swojego kanału nigdzie poza tymi miejscami. I oprócz poczty pantoflowej, ten kanał no, nie rozwija się na jakieś inne zewnętrzne postronne osoby, chyba że ci trafi na niego na YouTubie. Ale tak się, to są wyjątki. I to ty powiedziałeś chwilę temu, że to ja nie mam zasięgu. Ale ja mam więcej popularnych. Więcej popularnych filmów. Tak. Jakbym odpalił się na scenę globalną, że chciałbym zrobić coś na YouTubie, to możliwe, lecz ty robisz tutaj głośniki. Też cię nie chciałem odpalić na scenę globalną, to nie moja wina, że ten film ma 2000 wyświetleń. Jakbym kiedyś taki użytkownik jak Doomslayer, niektórzy tutaj go pamiętają, coś to ja jestem Fury Slayer. Dzisiaj. Że nikt tutaj nie jest wrasem. Bolały się driny, zaczynamy. Lecz ta piosenka zasługuje co najmniej na Oscara muzycznego. No tak, to prawda. Klubowy Bęgier to jest, to już jest historia. To jest jak Mozart. Jak wejdziesz sobie na Bella Porcz, ale Bella Porcz tutaj też nagrała piosenkę. Czy jest lepsza od Stefana Bąka? Nie. Otóż nie. Otóż nie. A kojarzę. To jest TikToka. No to jest takie pierdolenie, lecz tutaj jest pierdolenie od początku. No bo Klubowy Bęgier lepszy. No tak, to nawet nie mam podjazdu. Nutka bez tytułu, ale zaczynała się tak. Ja ją mogę zaśpiewać, albo zarecytować raczej, ponieważ taki nie pamiętam. Jakkolwiek nutka zaczynała się tak. Jest tutaj flaszerek. No i... To był ten beat flaszerek. To był potencjał. O! Skar! No jest to flaszerek! Czytaj, czytaj Luki. Jest tutaj flaszerek. No i dużo. Dlatego, co do tego bitu? Zanimę tam. Nie, ale tak. Radek to ogląda, no to, czemu dopóki, się go pytasz w ogóle? Dopóki ktoś nie udaje, raz, że... Dopóki ktoś udaje, że 11-letnia dziewczynka nie ma 1000 lat, to jest git. Ale Zoe ma akurat każdym się... To Zoe ja na nic nie ma. Co? Dobrze powiedziałem. Jeszcze raz powiedz. No powiedziałem. Inaczej mam powiedzieć? No, że co... O. No, zastanów się jeszcze raz. Pewno nie 11-letnia dziewczynki. Czemu nie? Inaczej jeszcze troszkę, ale już blisko rady. Jest to anime. Ale anime jest ale dobre. Ale po co ty powiedziesz? Anime jest dobre. Nie. Byś ty powiedział teraz. No nie, jest dobre. Powiem tak, jak jest dobre anime, jest dobre anime. Jak jest złe anime, jest złe anime. To jest tak jak ze wszystkim. To jest najlepsze, tutaj się mylisz. To diametralnie. Oj, nie mogę się z tym zgodzić, Dawidku. Pali z głupoty teraz, no. Jakie typ dziewczyny bardziej preferujecie? Czy taką shy cute, czy taką hot do jedzenia? To jest pytanie zasadnicze, moi drodzy. Ja wybieram numer jeden. Okej, okay. Serek? No, już też bardziej mi się przyczynił no, jeden. Ani to, ani to. Jest ostatnią osobą, która mi się kojarzyła, że wiesz, że... Sorry, Kościoł, ale... Wydaje mi się, że ja szczerze, on był kiedykolwiek bliżej do tego niż ty. Ale Kościach miał epizod dosyć ciekawy. Trzeba się zapytać bezpośrednio. Kościach, czy był seks? Nie. A czy... Kurde, Kościach! Z swoją dziewczynę nago, kiedykolwiek? Nie. Ja. Czy powiedziałeś do niej tak? Siema mał. Siema suczko. Masz tu zdjęcie. Widziałeś kiedyś jakąś nagą część ciała, Kościach? Nie. No, nie. Stopy. Były to stopy. Kościaszku. Ile ona ma lat, Kościach? 10. 4. No jest w naszym wieku. Jak nic na boku. Ja sobie dam ręką usiąść, że jak to nie nic na boku, to... Padaje dupy, naprawdę Kościach, współczuję ale cię, co, że tak co, jest. Co? No twoja dziewczyna. Co? Że daje dupy na boku. Nie. Kościach trzyma krótko. No wiesz, Kościach, jak ona coś źle zrobi, to wiesz, że tak... Wysok sobie robić niepieści. Tak za gordło, bierze i do ściany. Mówię tak, suko, słuchaj się mnie. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Dzisiaj nie grzyczna, trzeba cię ukarać. Wyobrażam Pawła, jak coś takiego robić w prawdziwym życiu, no. Akurat jakby... Ale Radek ma kuzynkę. Radek może trenować takie roleplaye, nie zapominajmy. Nie wiemy się, jakby Paweł coś takiego odwalał. No jest. O, kuzynka Radkasz. Ale nie kuzynka. A bo jego kuzynka też jest taka. Ale kurwa, przynajmniej ona jest popularna, a nie tak jak wy, śmietniki jebane.
Ale ona nie pokazuje aż tak ciała. Ona pewnie ją... Jakoś ją to bawi, chyba. Jak ona się nazywała? Ale kto? Kto ona Paweł? A, no to ona ma... Sąd mordę. Nie no, spójrzmy na jej TikToki, najpopularniejsze TikToki. Pewnie jest to jakiś humor, którego my, chłopacy, nie rozumiemy, gdyż... Kazywanie dupy to rzeczywiście jest humor. I teraz patrzę na TikToku, a... Hello, my only fans here. Ten i link, że 2,2 miliona wyświetleń, mój drogi. Humor, sprawdźmy humor. Pewnie jest to jakiś rodzaj humor. Wiesz, co? Jest humor? Tak. Nie, bo ona na pewno ma jakieś wartościowe TikToki. Czekaj. Testem ciążowy w gardle? Nie. Nie, to nie, Jasiu. To był ten taki patyczek drewniany pixelza i się sprawdza gardło. No, to tak się sprawdza, czy ktoś jest w ciąży. No nieźle. No właśnie, plus to. To pewnie też jest jakiś rodzaj humor. No, ale już zabawa. No ale rodzinie się nie wybiera, co ja ci mogę powiedzieć, ale... No, no. Sweet Home Alabama to jest dance game akurat. Musisz się cieszyć. No ale kurwa, chłopaki. Ja rozumiem, że wam się może podobać może, ale... No to wy se podbijajcie. Macie wolną rękę. Poza Jasiem. No bo ja bym nie wytrzymał, jakby takie... Jak ja bym już był wujkiem i takie małe Jaśki do mnie podbijały, to bym miał... No wyraźnie sobie i ładnie. Jakby się urodziła dziewczyna, to bym nazwał Yuri albo Natsuki. Trzeba zarówno, to też jest jakiegoś rodzaju challenge. Ty grasz. Paweł, co ty w ogóle oglądasz? Kuzynkę. Ej, oddawaj mi kilo. Radeczku, chcemy się pośmiać z Patrycji? Nie ma problemu. Ale śmialiśmy się już z Patrycji, to czemu teraz może być kolejna inną osobę? Radeczku, Patrycja na boku to tak naprawdę daje blondynowi. Mnie to tyle obchodzi, co... No. Imagine. To samo obchodzi, co... Imagine, no. Że jakiś ty brukła ci rodzinę. Obydwie w sumie. No. Jakąś losową. Te wszystkie może zrobili quadra killa, kurwa. Nie wiesz tego. No, tak zwany. To jest zdjęcie przed ludobójstwem 3 milionów ludzi, plus minus, przyszłych. O, to jest koks. Oglądałeś to? Znaczy, zacząłem trochę. Ale co? A potem przyszedł do siostry do pokoju... A potem przyszła siostra do pokoju i zapytała, czemu go na bajkę da 7-latków. Też się został. Nawet bym... Ja też oglądam. Maja... Co? Ja się nie wstydzę. Znak został zakończony jednak dyskusją. Więc półtora godziny. Ja w tym momencie piszę Disa. I zaraz go nagrywamy. Tyle no krótko z takim frajerem trzeba i... Paylo jest zjebany, ogląda anime. Chłopie, wesel znajdzie jakąś dziewczynę. Walenie konia osłabia paluchy. Wciera dziecięce płody do anime po duchy. Śmieje się jak pojeb, walisz do mnie konia. Matka cię nie kocha, przyjmij to na klatę. Ty jesteś zjebany jak Steamu X-Monia. Oglądamy 10, wyglądasz jak zjeb. Idź oglądaj anime, a ja zdisowałem cię. Paylo jest zjebany, ogląda anime. Wciera dziecięce płody do anime po duchy. Nie, kurwa, nie. Suko, słuchaj się mnie. Jakoś on to bawi, chyba. Bardzo. 140. Ale fajny miecz dostałem. O, Spec Wingsy dostałem. Co sądzisz, Paylo? Bardzo mi się podoba, aczkolwiek urosy, że aż tak chcesz się wybić na mnie. Nie. Trochę to urosy, nie powiem. Okej, no to skoro oni już jakby ten... O, czekajcie, o mikrofon, bo w poprzednim nagraniu, w czasie, bo wcześniej coś nagrywałem, jak wy możecie zobaczyć w tym momencie publicznym? Pierkę w CS-ie i dopiero później jechałem do szpitala, żeby coś z tym zrobić, no. Ale kurwa, jaki ja chudy byk byłem. Chcesz zobaczyć moje zdjęcie, jak miałem krótkie włosy i mogłem wyruchać ci ojca? Patrz na paść, a nie mutował, to nie, to ja ci na priv wyślę, patrz to. This is fucking skinny boy. To ja będę usatysfakcjonowany, bo chuj z tym disem. Ale ważne, żebym ja się usatysfakcjonował tym. Plus jeszcze jak Kamila się dogra, to w ogóle będzie taki węgier, że... Ja ci pokażę w jaki sposób się dogra. Wejdź na streama. Dobra, pokażę wam w jaki sposób się dogra. W sensie Finnersowi. Finners, chodź na streama, po. Słyszałeś to? Kurwa.
Muszę to dobrze zrobić, żeby to było dobre. No wiem, właśnie to taki mam zamysł, żeby coś takiego zrobić. Bo beat? Nie, bo to jest taki wstępny, co mi wysłała. Ale będziemy mieli jutro plany, żeby dograć coś więcej. I jak to jednie, to Inoros. Bo mam, tak bym chciał być usatysfakcjonowany, bo kiedyś chciałem zrobić nutę swoją, ale nie miałem takiego vibiku, ale Stefan Bąk powiedział tak, no dobra, mam tu diss, to stwierdziłem, że no dobra. Kiedyś chciałeś zrobić nutę na tym bicie, nawet co Stefan na nim nagrał. Tak, Stefan to jest taki chuj, że nawet w opisie nie wstawił linka do mojego kanału, że to w stylu kolaboracji jest w kanał ten. Drama. To idzie straight fire. Dzień dobry. Witam was, nawet kamerkę specjalnie podłączyłem. Za 25 sekund, jak widzicie, Bejlo rzuca nowy film, w nim coś o mnie wspomni, więc oglądamy go. Działa, dobra, tak to ściszmy trochę. Oglądamy. Chcę to zmniejszę. Straszna ciekawostka numer 1. Na mapie Deskeld, w pomieszczeniu o nazwie Security, znajduje się ogromny telewizor, na którym wyświetlane są straszne rzeczy. Sami zobaczcie. I zrobię wszystko, żeby przeanalizować tą walkę do końca i chuj mnie to obchodzi. Idź oglądaj, a... Straszna ciekawostka numer 2. Wycrewmate. What you know about? Jakby to w ogóle chłop dopracował czy coś, bo to zobaczyć, to w ogóle ludzie są na Discordzie, przynajmniej ukryć tą nakładkę, coś. Ajaj. Jeżeli będzie dalsze zainteresowanie serią, będę ją kontynuować. Dzięki za oglądanie. Cymbale, to nie jest tak, że moi widzowie zaczną cię oglądać. To nie jest tak, że ktokolwiek zacznie cię oglądać. Poczytaj swoje komentarze. To nie jest tak, że ktoś teraz wejdzie i stanie się twoim fanem i zacznie cię śledzić. Absolutnie nie. To jest tak, że twój kanał teraz budzi zainteresowanie, poleci do góry i wiesz, co jest najlepsze? Ci, co weszli, bo byli zainteresowani, wyjdą i twój kanał poleci w dół jeszcze niżej niż wcześniej, jeszcze niżej niż wcześniej, jeszcze niżej niż wcześniej, ponieważ się dojebiesz algorytmami, ponieważ twoje treści są tak słabe, że po prostu siup i powoli umiera ta kariera na YouTubie. Masz zaplanowane, co będziesz robić dalej, czy będziesz robić filmy do 50? Człowieku, czekałem 50 godzin, aż na to, że odpowiesz i odpowiedziałeś w taki sposób. No niestety, ale tutaj ci już muszę powiedzieć, że myślałem, że coś ambitniejszego w 50 godzin wymyślisz. Szkoda. Aczkolwiek pamiętaj o tym, kto ma więcej subów. No ile ty masz człowieku subów? Ile ty masz subów? Goście, ty masz 16 subów i masz... No twoje filmy mają, no dobra, 50 wyświetleń tutaj, ale tutaj gościu, to ty się próbujesz na mnie wybić, a nie ja na tobie. To ty oglądasz, a nie ma, nie ja. Więc jeżeli mi zarzucasz, że to ja się na tobie próbuję wybić, no to jesteś w dużym błędzie. Niszczę cię lirycznym i pięknym orkowym śpiewem. Lato mamy lato, Payload jest jebaną szmatą. Czuć z daleka zapach grilla, Payload to jebana świnia. Słuchaj na Pawełku, odpuściłem tobie w maju, bo wiedziałem, że sobie nie radzisz i nie ma żadnych argumentów, nie umiesz się obronić, więc ci po prostu odpuściłem, dając ci taką taryfę ulgową, aczkolwiek wraz z tym filmem wracamy do tego tematu. Konflikt cały czas nie jest zakończony, a więc jeżeli chcesz zakończyć ten konflikt, no to musisz opublikować tego dissa, którego pisałeś z Kamilą. Nie musi być to oczywiście YouTube, może to być nawet mój Discord, Mączki Stefana, na którego was oczywiście zapraszam, ale musisz go opublikować. Jeżeli go opublikujesz, zamykamy temat, sprawa jest w ogóle zamknięta i trudno, nie kłócimy się już o to. Jeżeli tego nie zrobisz, no to niestety nasz konflikt nie będzie mógł zostać zakończony. Pisałem, że niby jest to oficjalny koniec, ale tak jak mówię, dałem ci taką taryfę ulgową. Po tym, jak wiesz, zobaczyłem te wszystkie materiały tutaj i tak dalej, no nie mogę ci po prostu odpuścić. Więc ja czekam na twojego dissa na mnie, czy tam co to nagrywałeś, nie wiem. A jak się nie doczekam, no to... Może ty się czegoś doczekasz. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, skurwysyna i to. I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... Ziomek jest Christian, kurwa. Nie jestem chory.